Trenerze, witamy w Sosnowcu, mieście, które słynie z Zagłębia Sosnowiec, czyli klubu, o którym trener wspominał, że bardzo chciał tutaj trafić i pracować właśnie w Sosnowcu. No tak, witam Państwa. No oczywiście, tak jak mówimy, bardzo chciałem pracować w Zagłębiu. Odkąd odszedłem z Legii, no to jakby Zagłębie to był taki pierwszy krok wyboru, natomiast no wcześniej nie było mi dane. No teraz jak się pojawiła propozycja, oczywiście od razu skorzystałem, jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Trener młodego pokolenia, sukcesy w Legii Warszawa i następnie można powiedzieć, że taka pasa dobrych meczów naprawdę z zespołami, które teoretycznie były za każdym razem takim odkryciem. Znicz Pruszków, później Pogoń Siedlce. No tak, zgadza się. No wiele lat pracy na Legii, no sukcesy, bo też wicemistrzostwa Polski, mistrzostwa polskie, młodej ekstraklasy, praca z wieloma zawodnikami takimi perspektywicznymi, którzy też tu już są w Sosnowcu niektórzy. W Zniczu Pruszków w pierwszym roku udało nam się w ćwierćfinał Pucharu Polski dojść, odpadliśmy z Lechem, potem był awans, chociaż nikt nam szansy nie dawał na ten awans. No i ostatnie pół roku pracy to była praca w Pogoni Siedlce, gdzie też zespół zawsze walczył o utrzymanie, a no okazało się, że w ostatnim meczu z Zagłębiem graliśmy o to trzecie miejsce, ale no tutaj akurat zostaliśmy na czwartym miejscu, także no gdzieś tam te sukcesy są, ale myślę, że teraz jest najważniejsze wyzwanie, ale to pewnie za chwilkę o tym porozmawiamy. Trener jest zadowolony z tego, że już nie będzie musiał grać z Pogonią Siedlce, z ekipą, którą trener zbudował i tą szatnią przede wszystkim, o której trener zawsze mówił, że wspaniała atmosfera tam była. No w tych zespołach, w których ja pracuję, zawsze jest dobra atmosfera, bo uważam, że, no, że to jest tak nasza praca. No, zawodnicy, którzy przychodzą, no, muszą się czuć dobrze przede wszystkim, tak? Przychodząc do klubu, muszą wiedzieć, w jakim kierunku idą i ta atmosfera no, jest niesamowicie ważna. Oczywiście inne elementy też się na to składają. Natomiast wracając do pytania, jeżeli chodzi o Pogoń Siedlce, no już dwa mecze rozegrane. Natomiast no, taka jest praca trenera, jeżeli mielibyśmy grać z Pogonią Siedlce, no to ja bym do tego meczu podszedł tak do każdego innego, tak? Staram się zawsze profesjonalnie podchodzić, być przygotowanym i czy to będziemy grali z Pogonią Siedlce, czy z GKS-em Katowice, to ja będę się tak samo zachowywał, tak samo podchodził. Zapewne trener już analizował Zagłębie Sosnowiec jako trener Pogoni, ale pewnie też święta trochę poświęcone pod tym kątem, żeby poznać lepiej zespół. No tak, no zespół jest bardzo dobrze przeze mnie tutaj przeanalizowany, zresztą znam paru zawodników, z którymi współpracowałem, graliśmy już ze sobą dwa razy, no wiele meczy Zagłębia było pokazywane też w Polsacie, także no ten zespół widziałem, znam jego plusy, minusy, no wiadomo, że nie ma jakiejś takiej złotej recepty, że wejdę i od razu wszystko zmienię, ale uważam, że zespół ma bardzo duży potencjał, jest oczywiście też wiele rzeczy do poprawienia, no ale no wszystko powoli, to na wszystko potrzeba trochę czasu i cierpliwości. Najczęściej powtarzane ofensywa na plus, defensywa do ciężkiej pracy. No tak, coś kosztem czegoś, tak? Jak się dużo gra, dużo się angażuje w ofensywy, to często ta defensywa gdzieś tam szwankuje, ale myślę, że trzeba zachować tutaj te proporcje, tak? Ja też nie chciałbym, żebyśmy się skupiali tylko gdzieś tam na defensywie, bo na pewno to jest do poprawy, bo dużo straconych bramek, ale też ja mam takie podejście, że no to zawodnicy podejmują decyzje na boisku i ja nie chciałbym tutaj zabijać kreatywności zawodników, bo potencjał, tak jak mówimy, szczególnie w tej ofensywie jest bardzo duży, no ale będziemy też pracowali nad wieloma elementami. Trener na pewno zadowolony jest, że na trybunach będzie mógł zobaczyć bliskie osoby, bo bliska rodzina mieszka w Sosnowcu. No tak, brata mam z Sosnowca, który mi tutaj wiele rzeczy już pomógł, tak? I ja często tu bywałem, przyjeżdżaliśmy i to jest najbliższa rodzina, także no też rodzina jest bardzo zadowolona, że ja tutaj jestem, a też mam pomoc i to jest też są ważne elementy, bo myślę, że będzie bardzo szybka, już jest aklimatyzacja bardzo szybka. Był już czas wcześniej na zwiedzanie miasta, czy teraz przy okazji dłuższego pobytu będzie okazja, żeby lepiej poznać uroki Zagłębia Dąbrowskiego? No trochę było czasu, bo w grudniu już się przygotowywałem, byłem tutaj parę razy w Sosnowcu, też brat mi pokazywał tutaj parę miejsc, przyjeżdżałem już z rodziną, z dziećmi, także już trochę poznałem, ale myślę, że jeszcze czas na to będzie, żeby poznać. Trenerze, my życzymy spokojnej pracy, na pewno nie jedna okazja do porozmawiania przed treningami będzie, dlatego życzymy sukcesów i zdrowia. No dziękuję bardzo, ja też no, sobie życzę kibicom przede wszystkim, tutaj wszystkim działaczom też w klubie i osobom pracującym, no jak najlepszej współpracy, jeżeli chodzi o moją osobę. Dzięki. Dzięki.